Prokuratura Rejonowa w Pucku rozpatrzy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku. Zgłoszenie w tej sprawie złożył Patryk Tomaszewski, który na co dzień zajmuje się ujawnianiem nieprawidłowości wśród wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformował nas wiceszef puckiej prokuratury, procedura jest obecnie na bardzo wczesnym etapie. Wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To postępowanie jest w fazie postępowania sprawdzającego. Zawiadamiający został wezwany do prokuratury celem złożenia zeznań w związku z treścią zawiadomienia. No i to przesłuchanie się jeszcze nie odbyło. W zasadzie żadnych więcej informacji odnośnie tej sprawy przekazać nie mogę, bo jest ona na bardzo wczesnym etapie, jeszcze przed wszczęciem ewentualnego śledztwa. Decyzja o wszczęciu zapadnie po przesłuchaniu zawiadamiającego i uzyskaniu informacji i dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji, czy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zachodzi, czy też nie. Sprawa do Pucka została skierowana obligatoryjnie w celu zachowania bezstronności śledczych. Prokuratura po przesłuchaniu zawiadamiającego zdecyduje, czy należy wszcząć śledztwo w tej sprawie. Mowa o możliwości przekroczenia uprawnień przez kierownictwo KPP i wywieranie wpływu na czynności podległych funkcjonariuszy. Takiej decyzji jeszcze nie podjąłem, bo nie przesłuchałem jeszcze zawiadamiającego. Został on wezwany, więc po przesłuchaniu pewnie będę podejmował taką decyzję, czy są podstawy do wszczęcia ewentualnego śledztwa. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta do końca przyszłego tygodnia.